Witajcie, dzisiaj zapraszam Was na wycieczkę do Ustronia. Pokażę Wam parę ciekawych miejsc, szukuję się kilka odcinków, więc zapraszam do oglądania serii z tej wyprawy. Miejsce docelowe jest po prawej stronie. Widzicie, dojechaliśmy do hotelu. Jest końcówka roku, ale śniegu niestety nie ma, więc na stok narciarski nie pojeździmy. Tam widać ten stok narciarski, ale też są takie kubki. Tylko śniegu stopione, więc nart w tym roku chyba nie użyję. Maciek, pomachaj. Co? Pomachaj. Już w hotelu odebraliśmy swój pokój. Teraz udaliśmy się właśnie do pokoju. Nasz pokój jest tutaj, akurat w tym miejscu. Jesteśmy z fajnym widokiem. Jak się dowiedziałem, jest parę stoków, które tutaj działają, więc jest szansa, że gdzieś na nartach uda się pojechać. Jeżeli się uda, to Wam też stok postaram się nagrać. Ponoć 3-4 stoki tu jeszcze działają, na śnieżali. Jest też na Soszu organizowany Sylwester na nartach, więc postaram się gdzieś tam udać i pokazać Wam, jak są warunki narciarskie właśnie teraz w końcówce 2023 roku. Nasz pokoik malutki, osobne łóżka, jak widać. Jest też jakiś telewizor. Oczywiście akceptują, jak widzicie, teraz pieski. Nawet telefon mamy. Jakiś stoliczek, gdzie usiąść, więc nie ma źle. Jest też chyba jakieś wyjście na balkon, z tego co widzę. Jest tu taki balkonik. I z niego mamy właśnie taki widok. Za chwilę będę chciał udać się gdzieś na miasto, żeby Wam pokazać, jakie tutaj mam atrakcje, tutaj się znajduje. Ogramujemy też Wam później hotel, bo jest tutaj parę właśnie kawiarni, restauracji, jest tu do ping-ponga, jest też jakaś sauna, więc może być ciekawie. Taki pobyt, myślę, dosyć udany powinien być. No i zapraszam do oglądania dalej, a ja idę szukać, co tutaj się znajduje i co Wam mogę jeszcze pokazać. Tutaj mamy salę, gdzie możemy wieczorem sobie pograć w piłkarzyki. Jest ping-pong. Ping-ponga to już nie grałem wieki. Ciekawe, czy jeszcze umiem paletkę trzymać. No i jakaś mała biblioteczka z książkami. A tu znajduje się gaming room, stanowisko komputerowe, siłownia. A tu jest sauna i minibasem, nie wiem czy widać, ale chyba jest za ciemno. I pokój dla dziecka. Więc hotel wygląda dosyć ciekawie. Też fajnie. Jakie są panie? Woda szumie, właśnie tu z góry spada woda. Płynie po tym, pole jest tutaj. 400 metrów od naszego hotelu znajduje się miniaturowa skalna twierdza. Nie wiem co to jest, na Google wygląda to dosyć ciekawie, więc nie ma daleko. Bierzemy kamerę i idę Wam ją pokazać, zobaczymy co to jest. Jest też jakaś ścieżka rekreacyjna i taki stop palenica, który prędzej Wam z góry pokazywałem. Na nim śniegu, ale może uda się wejść na górę. Z góry powinien być dosyć fajny widok.
Idziemy sobie pospacerować. Małego hajka zrobić. Teraz udajemy się na tą skalną twierdzę miniaturową. Tutaj na skróty próbujemy przejść, bo pokazuje, że musimy iść kilometr 400 naokoło, ale widzę, że to są takie schodki, może uda się gdzieś skrócić. A potem zrobimy takiego małego hajka właśnie na tę palenicę. Tam z góry powinien być fajny widok, więc postaram się wam go tu pokazać. I kierujemy się takimi właśnie schodkami fajnymi naokoło. No i to jest hotel, w którym żeśmy zostali. Sam pobyt nie jest drogi, no kwestia jak na to patrzeć, ale za trzy osoby z śniadaniami, szwedzki stół, za trzy doby w Sylwestra i Nowy Rok zapłaciliśmy 800 zł za trzy osoby, więc nie jest to dużo z perspektywy tego, że na przykład impreza w takiej restauracji niedaleko nas na parę godzin wychodzi 700 zł w Sylwestra, a tutaj jest jednak dosyć dużo rzeczy w tym. Mamy właśnie te, tak wam pokazywałem, sauny, siłownie, właśnie te gaming roomy, śniadanie. My jeszcze też mamy obiad, kolację. Wszystko mamy jakby w tym hotelu. Nie musimy nigdzie szukać niczego, bo wszystko jest na miejscu. To mamy 2 godziny, więc mam nadzieję, że coś nam się uda ponagrywać, coś się uda fajnego zobaczyć. Na razie idziemy takiego małego hajka zrobić. Właśnie po troszkę pochodzimy sobie po górkach. Jak widzicie, są tu takie małe góry, tam za nami jest ta palenica, którą wam pokazywałem. No i powoli idziemy. Też to są takie ścieżki rekreacyjne z różnymi jakimiś tam dla dzieci atrakcjami. Postaram się wam pokazać, jak tu kiedyś wyjdziecie, żebyście wiedzieli, gdzie warto iść i co warto zobaczyć. Mamy stanowiska do naprawy rowerów. Warto rowery zaparkować, jeżeli widzicie, po górach jeździ na rowerach, no to tak jest. Też fajne, bo widzicie, jesteśmy z pieskiem. Widać, że jest tu też wszystko nastawione na pieski. Nie są torebki na psie odchody, więc bez problemu taką torebkę stąd możecie, jak widzicie, z pieskiem wyciągnąć. Teoretycznie bez problemu, nie chciała wyjść. O, i jak piesek zrobi kubkę, to zawsze macie właśnie w kieszeni takie coś i pozbierać. Tutaj są różne takie atrakcje, tu były tabliczki, no już są chyba zerwane, nie, jest tu jakiś króliczek. No i tu są kroki królika, tutaj jakieś inne zwierzę było, jakieś chyba sarny albo coś, jak wiecie, co to jest za odcisk jakiego zwierzęcia, jeżeli się na tym znacie, to napiszcie. A tu jest pokazane właśnie, jak jakiś zając skacze właśnie, możecie sobie jako dzieci, czy nawet dorośli pooglądać, pochodzić. No, żmija zygzakowata, często tutaj mylona też ze skręcem, który często występuje. No, ta jednak jest jadowita. No i tutaj macie zająca szoraka. To jest chyba ten, co przed chwilą te kroki było widać, a tak właśnie wygląda. Tak z ciekawości, u mnie pod domem właśnie taki zając kika. A to chyba nie, tam było coś chyba innego, większego, bo tam te odciski wyglądają dużo większe. To jakieś ptaki chyba. Odciski jakichś ptaków. Nie wiem, czy zając takim wielkim odciskiem, jak tam było pokazane. O, tu jest bażant zwyczajny. O, pewnie były te odciski, które są tutaj. No i jakąś ważkę. Ja zawsze myślałem, że są ważki, a to jest szablak zwyczajny. No i tutaj kolejna jakaś sarna. Odciski sarny, a tutaj nie wiadomo czego znowu. Jeżeli wiecie, co to jest, jakiś dzik pewnie albo coś tego pokroju, to możecie napisać. A tu są odciski sarny, takie malutkie kroczki one robią. No i to takie szlaki turystyczne, rekreacyjne są. O, jak widać, jeżdżą też takie, nie widać jej teraz, ale jechała tutaj taka ciuchcia, którą pewnie można objechać jakieś fajne, ciekawsze miejsca. Tutaj są, jak widzicie, leżaki. Moja rodzinka już tutaj wypoczywa, leżakuje. W momencie, kiedy ja nagrywam, to oni się nudzą. To właśnie takie miejsca dla nich są rewelacyjne. Ważne, jakieś leżaki, możecie poleżeć. Bo widok stąd też już jest fajny, mimo że nie jesteśmy w żadnym szczycie, to można sobie na góry popatrzeć. Też fajnie pewnie wygląda w lato, jak są liście. To jest też ławeczka kolejna, gdzie można usiąść. A tu jest jakaś miara. Chyba jak daleko skaczą, albo nie wiem, co to jest, ale tu właśnie jest jakaś miara i jakieś zwierzęta, jak zwrócicie uwagę, są tutaj namalowane, jakieś łasice, tutaj jakieś wilki, jakieś zające, tutaj jest albo na, no ciężko powiedzieć, co to będzie,
wywiórka na 4 i koza na 5. Koza raczej nie skoczy na 5 metrów, więc ciężko powiedzieć. Drugie życie drzew, martwe drzewa w lesie, cała historia opowiedziana, a tu pewnie można zejść z naszego hotelu. Myśmy poszli naokoło. Więc udajemy się dalej, szukamy tej miniaturowej betonowej twierdzy. My tutaj mamy znak na skalną wieżę. Tutaj mam napisane. Jest tu taki zamek, co wystawił Romek. Romek Bliż. Podziwiej się są. Posądzisz, czy było warto. Widzicie, jak fajnie. Po góralsku albo po śląsku napisane. Jest chyba to. To Maciek, nie jest to. To jest to. To nie jest to. To jest fajne. Jakaś wieża chyba. Skalna. Tu są jakieś armaty. Czego ładnie zrobione. No to nie jest to jeszcze. Idziemy dalej. I piesek mnie zagłusza. Cześć, Pinka. Jaki ktoś ma fajne jeziorko. Zobaczcie, jak ładnie. Łódeczka, jak gustownie. Pod mostkiem. Wiesz, jak ładnie mu łódka? No. Wiatrak jest fajnie zrobione. Wiatrak drewniany? O. A tu jest całe to skalne miasto, skalny zamek. Zobaczcie. No, ktoś się postarał, żeby coś takiego zrobić. Żeby tak zrobić dobre zbliżenie, to nie jesteście nawet w stanie poznać, czy nie byłem tutaj naprawdę w jakimś takim zamku. Zobaczcie, teraz kamera. O, przeszkadza mi to. Teraz. Wygląda, jakbyśmy byli w prawdziwym zamku. I to chyba faktycznie jest. Tak. To jest z takich cegieł zrobione. Nie jest żadna atrapa stylu. Jakieś, jak czasami są robione, właśnie takie budynki z jakichś, nie wiem, drewna czy z czegoś. No, ktoś się naprawdę napacował. Wygląda to imponująco. I naprawdę wygląda jak prawdziwe. Patrzcie. Tu mamy informację właśnie o skalnej twierdzy. Zamek na skalę Herb, dwa klucze, pełni w ciągu wieku różne funkcje. Powstał jako książęca, później królewska siedziba, w której gościło wielu monarchów. Początki warowni sięgają XII wieku. Ta obrona rezydencji przez stulecia pochodziła burzliwe dzieje. Po serycznych najazdów, wojen, pożarów zamek był niszczony, grabiony. Warownia w różnych okresach czasu była wielokrotnie odbudowana i rozbudowywana. Porządkowo jako budulca użyto rodzinnego piaskowca, później zdobycznych sprowadzonych dolmitów oraz wapieni. Mury wznoszono techniką kamieni łupanego, obrabianych ciosów i wypalanej cegły. No i jak widać, pisze tutaj, że zamek można obejść, zrobić zdjęcia, a po zmoku jest oświetlony. To nasze zdjęcia muszę zrobić. No i faktycznie fajnie by było też ten zamek zobaczyć na żywo. Trzeba poczytać, gdzie to jest, ale jest ogromny, jak widać. Tutaj są jakieś lochy. Tak to przynajmniej wygląda, albo jakieś bramy katami zabijane. Tutaj są różne miniaturowe, jak to nazwać, rakiety? Nie rakiety, armaty. Armaty większe, mniejsze. Chodźcie, gdzie do środka, zobaczymy, co to jest.
Zobaczcie, okna zrobione. Wszystkie witraże. Tam chyba był kiedyś jakiś kościół. Chyba wejście do zamku główne. Tutaj orła, nie wiem czy go, czy go widzicie, ale jest, o właśnie, teraz go widać. Naprawdę profesjonalnie zrobione. Nawet w tych oknach widzicie, są zrobione witraże. O, tu widać teraz. Mamy wieżę największą. Tu też są różne piętra. A w tych piętrach też są najwidoczniej umiejscowione armaty. Tutaj też. Idziemy na dół. To jest miniatura, a naprawdę robi wrażenie. Chciałbym ten zamek zobaczyć na żywo, musimy go poszukać, bo na pewno gdzieś taki naprawdę się znajduje. Jeżeli macie adres, gdzie taki zamek prawdziwy można zwiedzić, podajcie go w komentarzu. Jak widać, wejście też do pod zamkiem zrobione takie pomieszczenia. Też imitowane chyba pod stare czasy. Pięknie to wygląda. Tu przedtem ode mną nagrywałem ten pod, mówię, że wygląda to jakby na żywo. To jakieś siano nawet w środku jest, zobaczcie. Nie wiem, czy to widać na kamerze. O, teraz widać. Każdy detal, mimo że to jest takie otwarte, czy wiatr ma wpływ, to każdy detal jest tu pięknie dopracowany. Na zewnątrz mamy taką tutaj kapliczkę zrobioną. Tu właśnie jakieś sitko wisi. A jakby jakiś ludzie spuszczali ze skarpy pewnie w takim czymś. Czyli na do góry z tej skarpy, to jest wyciągane. No i tu na górze jest. Nie wiem, czy to widać. Staram się wejść na taki kamień, żeby wam pokazać. O, tu na górze jest ta kaplica narysowana. Tu patrzcie, nawet drzewo jest takie małe zrobione. A tu widać właśnie całe to. Cały ten. Ten zamek. Ktoś naprawdę włożył kupę serca, żeby to zrobić. A tutaj mamy ruiny odbudowane, zrobione w taki sposób, aby pokazać, jak wyglądały właśnie ruiny. I popatrzcie, że jest to też zbudowane, bo to jest też miniatura. W taki sposób, żeby to w pełni przypominało właśnie ruiny starego jakiegoś zamku. Jak wiecie, jak jeżdżę po różnych właśnie zamkach, to uwielbiam właśnie oglądać ruiny. One najbardziej pokazują wpływ czasu i co ten zamek przeżył. No i tu właśnie można zobaczyć takie ruiny w wersji miniaturowej. Zbudowane. Wejść tutaj można za darmo, w nocy to jest oświetlone, więc nocy to pewnie wygląda jeszcze ładniej. Tutaj w tym miejscu, jak widzicie, jest wstęp jest darmowy. Znajduje się taka mała skarbonka, do której możecie wrzucić parę złotych, jeżeli robota od osoby, która to robiła, wam się podobała. Z tego, co tutaj zauważyłem w informacji, to około 4 lat zajęło mu zbudowanie tego. Już nie mówię o umiejętnościach i o całym
materiale, który do tego użył, ale jest naprawdę piękne miejsce. Często jeździmy po jakichś tam parkach miniatur, gdzie są jakieś właśnie miniaturowe budynki zrobione, odwzorowane, ale one nie są tak rozbudowane jak te, nie są tak wielkie i tak piękne, a tu mamy wejście za darmo, więc naprawdę jeżeli będziecie w Ustroniu, to warto podjechać, te 2,05 zł, ile tam będziecie chcieli do skarbonki wrzucić, ale przyjść, zobaczyć sobie to, a przypuszczam, że w nocy to będzie jeszcze piękniejsze. Teraz wam jeszcze pokażę z drugiej strony, popatrzcie, tutaj mamy wiatrak, piękny wiatrak, który się kręci. Tam jest ta łódka, którą wam też pokazywałem. I tam jeszcze jest taka wieża, którą też można otworzyć. To zaraz zobaczymy, co jest w środku. Tam będzie z wami z armata. To są kule armatnie. A tu jest ta wieża. Tutaj widać, można ją chyba otworzyć. Co jest w środku? A w środku są świetniki. Zabezpieczenie. Ciekawy pomysł na śmietniki. No i parę ławeczek, gdzie możecie usiąść. Jak widać, tutaj sobie niezłą imprezę zrobił. Butelek nie ma, nic nie ma. A czy butelek, kieliszków nie ma, nic nie ma, ale butelka od wódki pusta po stoku została. A my kierujemy się w kierunku jakiegoś rodzinnego jakiegoś parku. Tam jakieś dla dzieci huśtawki. Zobaczymy, co tam ciekawego się znajduje. A za chwilę będę próbował jeszcze na palenicę biegnąć, zobaczyć, czy z góry jakieś fajne widoki będą. Jesteśmy przy ścieżce rekreacyjnej Jaszowianka. Jesteśmy akurat w tym miejscu, tak jak tutaj widzicie, tutaj się znajdujemy. Będziemy tą ścieżką tutaj szli, tu są różne, jak mówię, dla dzieci atrakcje, jakieś ustawki, jakieś siłownia podwórkowa. Jak widać, jakiś dom pewnie stary, pewnie jakiś klon, Jawor, dokładnie się on zwie. Chcę widzieć jakieś znaczenie mrówek. Ale docelowo chcemy dojść do tego punktu, który jest tutaj, bo wygląda, że jest to jakiś wodospad ciekawy przy potoku Jaszowiec, a tam dalej jakieś chyba ogrody, więc tam dalej nie będziemy szli, ale najprawdopodobniej do tego punktu się teraz kierujemy, żeby wam pokazać, jak wygląda ta ścieżka Jaszowianka. Ścieżka prowadzi przy fajnej rzeczce, troszkę tutaj płynie, szumi woda, jest naprawdę przyjemnie. A tutaj jest parę atrakcji dla dzieci. Deszcz kropi. Deszcz kropi? No. Od razu zmokniemy. No, to nie pójdziemy. Chodź za kurczaka. Widzicie podwórkowe siłownie. Tasie nieruchomości. Łódki lęgowe. Jest opisane, które do czego służy. Ta jest, jak widać, do jakiejś sowy. Łódka lęgowa typu wyznaczona dla puszczaków i gongołów, nie wiem, co jest gongołów. Ja pewnie coś z pokroju właśnie takich sów. I różne wymiary, dla każdego inne. Tu jest łódka lęgowa typu, zresztą dla nietoperzy, bo właśnie nietoperze wchodzą tak od dołu. Ciekawe. Dosyć dużo tych takich ćwiczeń dla dzieci, różnych właśnie takich zabawek w tej ścieżce rekreacyjnej. Tam u góry widzicie, są kolejne. Jeżeli pójdziecie tutaj z dzieckiem, to na pewno idzie pospacerować. Co mi się zawsze w górach podobało, to podobały mi się zawsze takie właśnie drewniane restauracje, karczmy, domki, hotele. A wygląda to naprawdę fajnie, jeżeli chodzi o taki styl górski. Ustroń, Góra Dosi, tu był jakiś osiedlacz, który już chyba nie działa.
Maciek, ścigamy się. Co to? Do czego to jest? Do zajeżdżenia, pa, siadaj.